Państwo, czy dotarł do nas zespół szkolno-przedszkolny numer 2? Moja szkoła. Dobrze, potem porozmawiamy. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przywitam Was na 11. konkursie Zdrowie w bajce. Witamy serdecznie wszystkich. Dzisiaj, kochani, obejrzymy przygotowane występy z kategorii wiekowej klasy 1-3 z 6 placówek z terenu powiatu legionowskiego, miało być 7, oraz występy w kategorii klasy 0 przedszkola i szkoły z 6 placówek z terenu powiatu legionowskiego. W sumie ma być 26 placówek, 10-osobowe grupy. Tematem przewodnim obecnej edycji konkursu jest hasło "Problem z głowy, wszystko w szawicy". Głównym celem konkursu, tak jak zawsze, jest pogłębianie świadomości dzieci na temat zdrowego trybu życia, a także kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. A przedmiotem konkursu, jak Państwo wiedzą, było stworzenie przedstawienia dotyczącego tematyki prozdrowotnej oraz zaprezentowanie go tu dzisiaj na gali finałowej. Organizatorami konkursu są Powiat Legionowski, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie oraz Szkoła Podstawowa nr 7 w Legionowie. Patronat medialny nad konkursem objął Kurier, Informator Powiatu Legionowskiego, a współpracuje z nami Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie. Kryteria oceny przedstawień to przesłanie prozdrowotne zgodne z tegorocznym hasłem przewodnim konkursu Stroje, czas przedstawienia, całokształt. Szanowni Państwo, powitajmy nasze jury, które będzie oceniać Wasze występy. Jagoda Jankowska, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Legionowie. Witamy Panią. Urszula Rasińska, Szkoła Podstawowa nr 7 w Legionowie. Oraz Pani Patrycja Siek z Sanepidu. Witamy Pani Patrycjo. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że gotowa jest Szkoła Podstawowa nr 1 na występ, ponieważ zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2, który miał być pierwszy, nie ma. Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w przedstawieniu Wyczesz, Wesz. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze tylko informacyjnie. Po występie Szkoły Podstawowej nr 1 będziemy zapraszali tutaj na scenę Szkołę Podstawową nr 8 imienia Warszawskiej Dywizji Piechoty z przedstawieniem Brudna Zosia, więc bądźcie gotowi. Potrzebujemy 2 minut. Przepraszamy bardzo. Thank you.
dziewczyną. Poznania jej na pewno dziś żałuję. Przez nią się drapię i mocno to czuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za występ. No fantastycznie, jeśli tak się zaczyna, to ciekaw jestem, jak się skończy. Bardzo
Dziękujemy jeszcze raz. Większy brawa. Szkoła podstawowa numer 1 imienia Tadeusza Kościuszki. Chwila przerwy. A my zapraszamy szkołę podstawową numer 8 imienia Warszawskiej Dywizji Piechoty do nas. Zapraszamy serdecznie. Nie bardzo. Drugi mikrofon jest w koszyczku. Jeżeli potrzeba dwóch mikrofonów, to drugi mikrofon jest w koszyczku, a ten jest... Nie wróci na statyw. Halo, halo. Spróbuj. Szanowni Państwo, już za chwilę występ Szkoły Podstawowej numer 8 w przedstawieniu Brudna Zosia. Ja poproszę, żeby ten żółty mikrofon wrócił na statyw. A co z tym? Do ręki potrzebują. Nie ten, właśnie odwrotnie. Pani zabrała ten mikrofon, który proszę, żeby wrócił na statyw. Aha, tam. A ten jest do ręki. Tylko nie wiem, czy on działa. Proszę. Ja zrobię tak, żeby działał. Wsza maleńka, malusieńka, siedła w kącie u Stasieńka. Tak siedziała tydzień cały, licząc z nudów swe szpargały. Stachu pachniał wręcz czystością. Wzięła oddech, poszła prosto. Patrzy, chata za lasem stoi. No i wsza ta się nie boi. Szybko, biegiem leci do niej, by napotkać brudu trochę.
Przez okienko sobie zerka, no i słyszy wsza maleńka. Zośka, wstawaj! Zośka, szybko! Po śniadaniu umyj zęby. Uczesz włosy, opuść buzię czystą, dzisiaj załóż bluzę. Raju, zawsze ględzą mi to samo. No i Zośka, moi mili, wstała wolno, bez zachwytu. Do stolika siadła szybko, patrzy kefir, zerka płatki, no zatyka, coś tam stęka. Nie chcą tego jeść i już. Chcą batona, chcą chałeczkę. To jest pyszne, to jest zdrowe. Co tam kefir, co tam mleko? Wiem, co siłę daje mi, słodki pączek lub drożdżówka, wtedy mi pracuje główka. Wstaje Zocha, lustro mija, od łazienki się odbija. Wkłada bluzę sprzed tygodnia, włosy wiąże byle jak, no i brudna idzie w świat. Ta Zosieńka to jest co? Włosy brudne, że ho, ho. Widzi mi się taka panna, będę rada ją odwiedzać i na głowie jej posiedzieć. Tu pogryzą, jajka złożą, no i szybko się rozmnożą, bo ja bardzo lubię brud. Mydło moim wrogiem jest, no i szampon zabija mnie. No i wskoczyła wsza na Zośkę, tu ją ugryzła, trasy zrobiła, by po brudnej głowie mogła chodzić jej rodzina. Mamo, tato, ja nie mogę, chyba sobie urwę głowę, strasznie swędzi, moi mili. Zosiu, co mówiłam ci, umyj się, kochana, tak wieczorem jak i z rana. Do obiadu teraz siadaj, masz brokuła, repkę zjadaj, soczkiem papij, no i córciu do łazienki pędem wpadaj. Znów to samo, mama klepie, zjedz brokuła, popij mlekiem. Nie chcą zdrowych rzeczy jeść, lubią cukier, no i cześć. Czy myślicie, drogie dzieci, że nasza Zosieńka do łazienki zajrzała? Absolutnie, znów pod brudną pościel nura dała. Zosiu, kocham twoje brudne włosy, brzydki zapach i śmierdzące stopy. Będę gryzła twoje ciało, byś zdrapała się co rano. Córciu droga, Zosiu mija, czyś się na mnie obraziła? Mój szamponie, mój kochany, mnie rzuciła w kącik szary. Kurz obrasta mnie codziennie. Co to będzie? Co to będzie? Zosia nasza oszalała, z brudu rozum postradała. Co to będzie tu i wszędzie, kiedy Zocha brudna będzie? Wsza ją gryzie, wsza ją drapie, czystość swą schowała w szafie. Zosiu, pomyśl, czym jest brud. Trzeba umyć się i już. Rano Zosia wstała i za głowę się złapała. Ola Boga, już nie mogę, słaba jestem, chyba cuchnę. Mam pazury czarne, brudne, włosy oblepione tłuszczem. Wszy się lęgną, głowę gryzą, boli wszystko, spędzi wszystko.
dzieciem widzę mój szampon, to się ciebie bardzo boję. No i dobrze, moja miła Zosia brudu się pozbyła. Wreszcie włosy uczesała i wygląda pięknie cała. Pakuj plecak w szopa skudna, szukaj w koszu brudnych ubrań. Córko droga ukochana, miło widzieć czysto z rana, gdybyś jeszcze zdrowo jadła, to byś sił na mnie opadła. Morał z tego płynie taki, zdrowo jedzcie nam dzieciaki. Przed jedzeniem rączki myjcie, rano ząbki pastą tknijcie, a wieczorem do łazienki zapukajcie i z szamponem piątkę dajcie. Mydło szyję wam umyję, no i wszystkim będzie milej. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy. Szkoła Podstawowa numer 8. Gratulujemy. A teraz zapraszamy na scenę Szkołę Podstawową numer 2 imienia Jana Pawła II z Wieliszewa. Zapraszamy serdecznie. Szanowni Państwo, a zaraz po występie Szkoły Podstawowej numer 2 zapraszamy na scenę Szkołę Podstawową imienia Bronisława Tokaja z Nieporętu. Także kochani, szykujcie się.
Raz, dwa. Co tu się dzieje? Co to za bałagan? Bałagan? A, zaraz posprzątamy. Tak, tak, posprzątamy, tylko skończymy 6 level. Jak zwykle się czepia. Marysiu, coś mnie tu swędzi. Aj, coś mnie ugryzło. Marysiu, pomocy, tu są jakieś robaki. Mieszkać z brudaskami, ale z przyjemnością wskakują także na czyściochów, by im uprzykrzyć życie. A, wielkie one są? Zaraz wam pokażę. Mam w atlasie zdjęcie. Ale paskudy! Gabciu, przynieś szybko miskę z wodą i grzebień. Moje kochane krasnoludki, tak nie może być, jak wy wyglądacie. Brudne, pogryzione i do tego w takim bałaganie. Ale my lubimy grać. A na podwórku jest nudno i nie ma co robić. Jeżeli nie zadbacie o siebie i o otoczenie, zawsze was spotka taka przykra sprawa. Na początku zabiorę się za was. Siadać rządkiem, szorujemy, płucujemy i wyczesujemy. Ona nie ma dla nas litości. W lesie pięknie pachnę. Mówiłam, że zrobię porządek. Problem z głowy mamy, ale czy go utrzymamy? A teraz szybko posprzątamy i zasady wprowadzamy. To się zacznie. Oj, zacznie. Marysiu, zobacz, posprzątane. Chłopaki, wracamy do gry. Stop, nic po nie. A zasady? Nigdy nie można sobie pograć. Mogliście i do jakiego stanu do mi siebie doprowadziliście. A teraz słuchajcie, gagatki. Od dziś codziennie sprzątamy. Kąpiel porządną bierzemy. Na spacery wychodzimy. I... Same nudne rzeczy, a co z naszym graniem? Słuchaj, krasnalu, już mnie to złości, że w tych grach macie tyle radości. Ale... Cicho, bo my wszystko już powiemy. Sprzątać, kąpać się będziemy. Dbać o higienę to podstawa, by brudaska nie dopadła żadna poczwara. Brawo, krasnale, jestem z was dumna. Jeżeli wywiążecie się z obietnicy, to i ja wam coś obiecam. Pewnie. Niech będzie. Będziecie mogli pograć. Tylko zaznaczam, tylko pół godziny dziennie. Hurra!
Dziękujemy serdecznie za występ. Dziękuję. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II z Wieliszewa. Dziękujemy. A teraz zapraszamy Szkołę Podstawową im. Bronisława Tokaja z Nieporętu z przedstawieniem Nieproszony Gość. Zapraszamy. Zaczynamy. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja z Nieporętu. Nieproszony gość. Rozmawiamy o tutejszym pobycie. Tu jest pięknie.
te włosy, bądź tak miła. Czy ty je w ogóle myłaś? Tak. Chyba tylko o tym śniłaś. Mamo, chcę wejść do basenu. Za chwilę kelner przyniesie menu. Nie menu, tylko menu. On ciągle słowa poprawia mi. Proszę, proszę, czeka na mnie już Emilka. Dobrze, ale wracaj za chwilę kilka. Też to swędzenie dopada. Czuję, że po głowie ktoś mi się skrada. Mamo, tato, oszaleję. Czuję, że na głowie coś mi się dzieje. Wiem, dlaczego drapanie do skwiera macie na głowie pasażera. Wszą się zwie i we włosach mieszkać chce. Ale dlaczego? Poniedbaliście o higienę osobistą, co dla naszej widowni jest rzeczą oczywistą. Córciu, nie dbałaś o włosy swe, bo zbyt rzadko myłaś i czesała się, a na dodatek mówił mi o tym dziadek. Nigdy nie pożyczaj gumek i szczoteczek, ani żadnych kolorowych wstążeczek. Głowy myj przynajmniej raz w tygodniu, ale pamiętaj, nie dzień po dniu. Używaj własnego ręcznika, a wtedy problem sam ci znika. Obiecujemy, że o higienę dbać będzie parad na wsi. Morał z tego jest taki, dbajcie, dbajcie o higienę dzieciaki i dorośli też. Serdecznie dziękujemy Szkole Podstawowej imienia Bronisława Tokaja z Nieporętu.
A my zapraszamy Szkołę Podstawową nr 1 imienia Mikołaja Kopernika z Jagiellonowa. Zapraszamy na scenę. Musicie powoli się szykować. Szkoła Podstawowa nr 1 w przedstawieniu Nie wstydź się, weź się w garść.
że pasożytuję. Składam gnity. Chodzę szybko. I szokuję tym, że jestem. Tomasz o nas wie? Kto? Ofiara. Jej zachowanie wskazuje, że tak drapie się i jest nerwowa. I co teraz? Marny nasz los. Zginiemy. Pan reżyser, ja nie chcę umierać na scenie. Absolutnie się nie zgadzam. Nie jestem aktorem dramatycznym. No i jaka będzie puenta? Zmieniamy więc koncepcję. Od teraz nie jesteście już mistrzami. Jesteście profilaktycznymi edukatorami. No i czapek oczywiście. Dziękujemy serdecznie Szkoły Podstawowej nr 1, a my zapraszamy Szkołę Podstawową imienia Grzegorza Niawskiego z Jadwisina. Zapraszamy przedstawienie Coś mi chodzi po głowie. Proszę pani, swędzi mnie głowa.
Proszę pani, mnie też swędzi głowa. A kiedy myłaś głowę? Wczoraj. A ty kiedy myłaś głowę? Też wczoraj. A mamie powiedziałaś? No nie. A dlaczego? Bo mama bardzo śpieszyła się. Dziewczynki, nie mogę prowadzić lekcji, a lekcja jest nowa. Wrócicie do domu, umyjcie proszę główki od nowa. Proszę pani, ja w głowie czuję mrowie. Proszę pani, ja też czuję, że coś przechadza mi się po głowie. Znam was! Specjalnie to robicie, bo lekcji matematyki nie lubicie. Proszę pani, bardzo poważnie. My tego swędzenia nie wytrzymamy. Słowo honoru dzisiaj nie oszukujemy. Złych zamiarów nie mamy. Moi kochani, no cóż, wierzę wam. Do szkolnej higienistki skierowanie dam. Na górze, trzecie drzwi po prawo, gabinet pani pielęgniarki jest tam. Proszę pani, my mamy problem taki, a taki. Że czujemy, jakby po głowie chodziły nam zwierzaki. Gorzej, jakby tam było mrowisko. Pani spojrzy, czy to normalne zjawisko? W dodatku straszne swędzenie, które nie ustaje. Naprawdę, nikt z nas nie udaje. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Ta jaka tłusta, a ta jaka zażarta. Moi kochani, dolega wam wszawica, która z głowy na głowę jaja przemyca. Jest to problem wstydliwy taki, który najczęściej spotyka dzieciaki. Na waszych głowach pasożytują wszy, piją waszą krew i mnożą potomstwo, tak zwane gnidy. Proszę pani, ale ja się boję, że te wszy mnie całego zjedzą. Dziecko, bez paniki proszę, one już tu długo nie posiedzą. Z tymi karteczkami szybko do waszych mam, bo problem nie rozwiąże się sam. Proszę pani, w aptece jest szampon specjalny taki, co zatruje gryzące głowę robaki. Można też w turban zawinąć głowę i leczenie gotowe. Proszę pani, proszę o sprawdzenie skóry głowy wszystkich domowników. Zalecam wypranie ubrań, pościeli i wszystkich ręczników.
Proszę pani, proszę wyrobić nawyk niepożyczania cudzych grzebieni i ozdób do włosów, bo to najlepszy na zapobieganie wszawicy sposób. Proszę pani, niech pani dziecko pozostanie w domu na jakiś czas, aby nie przenieść wszawicy do innych klas. Proszę państwa, czyste główki już mamy. Antidotum na tę chorobę znamy. Niestety, zdarzyć się może, że pomimo higieny zarazić się też możesz. Nie zrażaj się, uczniu mały, i przytulaj tylko do mamy. Systematycznie kontroluj głowę, a nie zachorujesz na tę chorobę. O higienę głowy dbajcie i grzebieni nie pożyczajcie, bo najlepiej, gdy są własne, czy to są zasady jasne. O higienę głowy dbajmy i grzebieni nie pożyczajmy, bo najlepiej, gdy są własne, czy to są zasady jasne. Fajnie z dziećmi, fajnie jest mi w szkole, uczyć się higieny wolę. Nowa wiedza wszystkich nas ustrzeże, jeśli ją na serio bierzesz. Fajnie z dziećmi, fajnie jest mi w szkole, uczyć się higieny wolę. Nowa wiedza wszystkich nas ustrzeże, jeśli ją na serio bierzesz. Często włosy swoje myjcie i warkocze zaplatajcie. Mamy główki nie sprawdzają, jeśli trochę czasu mają. Często włosy swoje myjmy i warkocze zaplatajcie. Mamy główki nie sprawdzają, jeśli trochę czasu mają. Fajnie z dziećmi, fajnie w szkole, uczyć się higieny wolę. Nowa wiedza wszystkich nas ustrzeże, na serio bierzesz. Fajnie z dziećmi, fajnie jest w szkole, uczyć się higieny wolę. Nowa wiedza wszystkich nas ustrzeże, jeśli ją na serio bierzesz. Serdecznie Szkoły Podstawowej imienia Jerzego Szaniewskiego z Jadwisina. To już ostatni występ w kategorii klas 1-3, dlatego zapraszamy nasze jury. Szanowni Państwo, myślę, że góra za 5-10 minut będziemy mieli wyniki, także nie rozchodźmy się, za chwilę będzie wręczanie wyróżnień oraz nagród.